przywołanie profesora w jego takim codziennym działaniu, w tym, którym go znamy, pamiętamy i zawsze będziemy pamiętać, ale jednocześnie coś, co bardzo we wnętrzu nas wszystkich mocno poruszyło, to odniesienie się do tych pierwszych dni pierwszego przeszczepu. I dziękujemy twórcom filmu, że sięgnęli po te dokumenty. Dobrze się stało, że nie tylko my, bo my go znamy, w nas tkwi głęboko on i jego przesłanie, ale szerzej publiczność śląska, publiczność polska będzie mogła docenić, przywołać człowieka, zachować nie tylko pamięć, ale przywołać jego osiągnięcia, pamiętać o nich. Panie profesorze, najważniejszy testament profesora religii, który pana zdaniem widzowie tego filmu powinni zapamiętać? Myślę, że po pierwsze chory, po drugie chory i po trzecie chory. Chory jest najważniejszy, chory jest świętością. I wszystko, co nie jest dla chorego albo za mało służy chorym, jest wezwaniem do działania. To jest po pierwsze. W nas to pozostało. Od tego, że trzeba maksymalnie mu służyć. Służyć, powtarzam, aż po fakt, że nienawidził korupcji. Ale jednocześnie wierzył, że system w ochronie zdrowia będzie coraz lepszy. I my wiemy, że on jest lepszy. My czasem nie lubimy się do tego przyznać, ale widzimy, że jest lepszy. I trzeba to wyraźnie podkreślić. Co jeszcze? Pokazał naturalne człowieczeństwo. A więc ze wszystkimi wzlotami, ale i upadkami. Upadków było niewiele, wzlotów bardzo dużo, ale w tym też tkwi naturalność tej postaci, którą wszyscy lubili.